Siema, z tej strony Aqua i dzisiaj będziemy otwierać Price Packi Series 2. O kurczę. Szybko, 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 szybko. Bo się spóźnimy. Tym razem otwieramy Japonię. Kochani, jesteśmy już w Tokio i dzisiaj będziemy zwiedzać wszystkie możliwe Pokémon Center, jakie nam się uda złapać. Za chwilkę będziemy przechodzić na wielkich pasach. Idziemy. Teraz będziemy jechać z naszej bazy w Akasaka. Tak, Akasaka. Do Mega Tokio w Ikebukuro. Możecie kojarzyć Ikebukuro z anime Durarara. Tak, to było na Ikebukuro. I bodajże ze Steins Gate'a. Też całkiem możliwe, że tam się to odbywało. I tam jest to radio station, takie miejsce, gdzie w budynku jest wbity wehikuł czasu. Więc może uda nam się też go zobaczyć dzisiaj. Okazuje się, że dzisiaj jest w Megacenter Poke Influencer Meeting i tak... No trafiło się! Ślepe i kurze ziarno. Ale nie, nie będą nas wpuszczać, więc spokojnie, nie mamy wejścia, nie jesteśmy tak zajebiści. Ale jak widzicie, już jest pełno Poke Influencerów międzynarodowych na Worlds i będą mieli swój meeting, spotkanko. Wielu z Was chciało zamówić u mnie booster boxa, a tutaj, kochani, nie ma nawet jednego boosterka, więc no, informowałam Was o tym, dlatego Waszych zamówień nie przyjmowałam na karty, bo jak widzicie, wszystko jest dosłownie sold out. No camera, okay. Are you sure about that? Ale jak widać, nikt nie lubi Quaxiego, bo jako jedyny został. Został z tego staffu worldsowego. Wszystko jest sold out. Tutaj można zobaczyć. Wszystko sold out. Ach, to są słodycze. To są takie miętóweczki. To można wziąć miętóweczki z fłekokiem i idealnie. Zajebisty wiatraczek. Bierzesz, wlewasz wodę. Ciu, ciu, ciu.
okulary. Te naklejki po prostu. To są czarne, z tego co kojarzę. Ja to czarmiara nie jestem za bardzo, ale kolczyków poszukamy. Ale jest piękna. Niestety nie zmieścimy jej do walizki. A tutaj patrz na to. To jest schowek na parasolki z digletem. No. Szminkę na pewno wezmę, bo uwielbiam ich szminki. Bierę. Gender skarpetki. Już jestem szczęśliwa. I teraz pytanie, czy to są kolczyki, czy... Tak, pojedyncze kolczyki. Lol. Biorę. Z zorułą alolańską. Pisuańską. Super. Ten wzór, wzór jest piękny, ale portfela w życiu bym nie kupiła. Ale wzór naprawdę przepiękny. Spinaczki, gumeczki. Niestety Japończycy to iPhone'iarze i nie ma nic do Samsungów. Jeżeli ktoś jest iPhone'iarz, to tutaj ma raj po prostu. And no tax free. Yeah, no tax free, sorry. W związku z tym, że mamy takie specjalne karty i bardzo, bardzo dużo jeździmy, te karty nazywają się Suica. I musimy je mieć przy sobie i wiecie, klikać po prostu jak wchodzisz do metra, jak wychodzisz z metra. To kupiłam sobie specjalnego Gengara, którego przyczepię do tyłka. Kartę sobie wsadzę o tutaj. I będzie easy way, żeby się... A, zabezpieczenie chyba jest. Easy way, żeby dostać się bez wyciągania, bez kombinowania. O, jest schowany, mamy karabinczyk. Jezu, wszystko w folii. Folia w folii, w folii. Boję, nie będę sprawdzę palce. Nawet na wyjeździe. Pani ma ogonek Pikachu na pupie. Ale super. Przyczepiamy. O. Zaczepiamy sobie tu na przykład, o, gdzieś u pasa. Ja o tym pomyślę później i wisi nam, możemy przeciągnąć, ale super, zaczepić. Easy, easy peasy lemon squeezy. Tak, tak. Wymieniamy walutę, słuchajcie, żeby pograć sobie w gaciapony. Zeżarło. I wypluwa. Dobrze. Mamy 100 jenóweczki. A po drodze mamy piecząteczkę. Uwaga. Przykładam. Przyłożone. Idealna pieczątka. Proszę bardzo. Trafił Odish. Dopóki nie trafi się Rowlet, kręcimy kulką. Najgorzej. Jeszcze raz. Mamy Rowlecika, kochani. Jest płaski, ale jest. Pip-plup.
teraz stoimy w kolejce do Pikachu Sweets. Będziemy zamawiać napoje i słodkie goferki. Możecie zobaczyć, jakie jest piękne dekoracje. Kupimy też pluszaczki, bo tutaj są specjalne limited edition kuchciki Pikachu w fartuszkach. Niestety niebieski jest wykupiony, więc będę myśleć nad zielonym albo czerwonym. Chrupcio Pikacza. Jak widzicie, tutaj jest grubasek narysowany. Tutaj można go zobaczyć w pełnej okazałości. Zobaczmy. Jest to gofer z czekoladą. Gofer polany czekoladą. Nic ciekawego, nic nowego. Troszkę suchy, więc popijemy napojem z kłekokiem z Violet, z Pokémon Violet. Zimne. Dobra. Jest to napój winogronowy z czarnego winogronka, bardzo dobry. Jest taki, jak to nazwać, jak Fanta, grape. Jest zimny i jest taki jak te lodowe napoje, taki lód po prostu o smaku. Więc mrozi trochę w mózgu mrozi, ale jest dobra.